Cześć, z tej strony Michała. W tym odcinku przygotujemy włoską szakszukę. Jakiś czas temu przygotowaliśmy klasyczną szakszukę, przepis się Wam bardzo spodobał, dlatego potem przygotowaliśmy turecką szakszukę, czyli menemen, przepis też Wam się spodobał. I teraz mam dla Was trzecią wersję szakszuki, włoską szakszukę, którą przygotujemy sobie na oliwie podstawą. Dobra oliwa, mam nadzieję, że mi wystarczy, bo zostało dosłownie troszeczkę oliwy. Do tego będziemy potrzebować pół cebulki, ja sobie ją tutaj skroję w takie duże kawałki, bo lubię czuć strukturę w tym daniu. Jeden ząbek czosnku zsiekany, troszkę świeżej bazylii, tutaj mam dość sporo parmezanu, ale może się użyć na przykład też pecorino i troszeczkę chili, żeby była taka pikanteria. Do tego ja użyję dwóch jajek, ale jeżeli lubisz dużo jajek, to możesz użyć też trzech jajek. I tutaj mam krojone pomidory, około 300 gramów. Mam nową patelnię, jeszcze jej nigdy nie używałem, zobaczymy co mi na niej wyjdzie. Jest już, no dość długo się nagrzewa, ale powinno być wszystko ok. Zaczynamy od oliwy, taka solidna łyżka oliwy, mam nadzieję, że mi wystarczy. Kurczę, no nie ma wyjścia, musi wystarczyć, ale oliwy powinno być troszeczkę więcej, podejrzewam, do tego dania. Pamiętajcie, nie przesadźcie też z temperaturą, bo cebulkę łatwo spalić i sobie zeszklimy tak z 3-4 minutki naszą cebulkę. Cebulkę mamy już gotową, wrzucam jeszcze czosnek. I minutka jeszcze smażenia czosnku. Czosnek mamy gotowy. Teraz czas na chili, ale jeżeli nie lubisz ostrych potraw, możesz ten krok oczywiście pominąć, a jeżeli lubisz bardzo ostre, można go dać więcej. Powiem Wam, że też trudno mi wyczuć tą nową patelkę jeszcze. Coś działa z opóźnieniem, ale szakszuka powinna nam wyjść. Ok, teraz czas na pomidory krojone. I to jest krok, który warto zostawić troszeczkę dłużej, parę minut, 5 minut, czym lepiej, tym dłużej, tym lepiej, ale wiadomo, rano, gdy czas na śniadanie, każdemu się spieszy, także podejrzewam, że takie 3 do 5 minut i ten sos będzie fajnie przygotowany. Do tego jeszcze szczypta soli i zostawiamy pod przykryciem. Nasz sosik już powinien być gotowy, przemieszamy go sobie i zrobimy takie dwa wgłębienia, żeby jajka nam się fajnie tutaj ułożyły w tych głębieniach. I tak jak mi zwracaliście uwagę wcześniej, nie wrzucam już jajek bezpośrednio do potrawy, bo zawsze może nam się trafić kiepskie jajko, szkoda ryzykować. I mam wcześniej przygotowane jajka. I teraz czas przygotowania, zależy już wszystko od Waszej patelni, pokrywki, temperatury jajek, wszystkiego. Ja lubię takie jajka średnio ścięte. Podejrzewam, że w 7-8 minut nam się uda to zrobić. Ponad 8 minut gotowania za nami. Co nam wyszło, zaraz się okaże z tej nowej patelni. A jak co odcinek mam dla Was rozdanie. Do wygrania będzie nasza oliwa. Piszcie w komentarzach, co lubicie jeść ostatnio na śniadanie. Szukam ciekawych inspiracji na fajne, zdrowe śniadania. I do wygrania będzie dla jednej osoby taka właśnie butelka oliwy. I jak co odcinek mam prośbę o łapkę w górę. Jeżeli odcinek Wam się podobał, to będzie dla mnie informacja, żeby nagrywać więcej podobnych materiałów. Kupiłem sobie rano, żeby było tak po włosku w pobliskiej piekarni ciabatę. Przekładam naszą włoską szakszukę na talerz i teraz naszą włoską szakszukę mocno, mocno posypujemy parmezanem. Troszkę bazylii i nasze danie gotowe.